Cześć, ja jestem Staleksi i zabieram się za skomentowanie kolejnego odcinka z Lerok. Dopiero skomentowałem odcinek z Wings, który spokojnie mogę oznajmić mianem jednego z najlepszych odcinków. Teraz 15 odcinek z Lerok, który jest aż tak super to nie będzie, bo jest to kolejny odcinek bez Liny i Karisy, więc no... Gdzie temu odcinkowi do Wings? Zaczynamy! Znam odcinek od Mephista i Praxiny. Ostatnio dużo myślałam... Jakby serio, dosłownie oni was za każdym razem obserwują. No ale co, wy oczywiście macie na to wywalone i twierdzicie, że... No nie ma się tym zajmować. Mam o swojej rodzinie. Na przykład, jacy byli rodzice? Dziadkowie? Ciotki? Jeszcze co mówiąc, to mam do ciebie już wkurwić na te psa myślenia Iris. To jest przerwy tylko psa myślenia Iris, psa myślenia Iris, psa myślenia Iris. A to niby Blumie z Merysu, wokół której wszystko się kręci. No sorry, ale ja sobie wspominam dopiero co jeden piękny odcinek na temat muzy, który był bezpośrednio skupiony o muzie i który bezpośrednio skupiał się na historii muzy. A kiedykolwiek ja taki odcinek dostałem w Lojrock, który będzie skupiał bezpośrednio na linii Ikarisie, nie wspominam sobie. Nie, wszyscy powinni wiedzieć, skąd pochodzą. Mam nadzieję, że ja... I don't care about your faults anymore. Wiesz, kiedyś go zadamy? Mam nadzieję, że ja też kiedyś. Ile jeszcze razy będę musiał wyszukiwać tego twojego... Mam nadzieję. No to proszę. Nieźle. Zgadnijcie, kto ma nowiny. O, uwielbiam. W ogóle to jeszcze wnerwia mnie strasznie to, że Iris tak się bezprzerwu zala nad tym, że tak bardzo chciałbym poznać swoich rodziców, nene. Aurana i Talia, które dosłownie straciły swoich rodziców, którzy są zatrzymywani z Gramora, dlaczego one się nie uzalają nad tym, jak im tęskno ze Fedią? Dlaczego one tego nie robią? Gadywanki, okej. Dlaczego Lina i Karisa tego nie robią? Chodzi o tego chłopaka? O, nie, 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 o tę dziewczynę? Albo o to dziecko? O! To nie wiem, o kogo? O mnie. Szłam sobie spokojnie ulicą i wpadłam na właściciela nowego klubu. Klubu Mega. Znalazł i chce, żebyśmy u niego zaśpiewały. No, Natalii, to jest świetna okazja, żeby podtrzymać swą sławę i swój zasunek, który ma na dzielni. Czujesz? Świetnie. Przecież chciałyśmy tam wystąpić. Chodzi o to, że sala jest wielka. Mega wielka. Może pomieścić tysiące widzów. Więc jeśli mamy tam śpiewać, musimy się porządnie zareklamować, żeby wypełnić widownię. Jasne. Ludzie! Kolejny odcinek robią na jeden wątek, rozumiecie? Jeden wątek na jeden odcinek po raz kolejny robią. Ludzie! Lariat wystąpi w klubie Mega! Przyjdźcie! I co, i tak jakby reklamują ten klub w taki sposób, jakby to była wielce znana miejscówka, jakoś... Nikt nie będzie mówił w kolejnych odcinkach o tym, że one wystąpiły w tym klubie. Aż ani ciebie! Wow! Nie o taką reklamę Iris chodziło. Miałam na myśli prawdziwą, profesjonalną reklamę, która przyciągnie olbrzymią widownię. To chyba ma pomysł. Zamiast biegać po parku, może zróbmy ulotki i roześlijmy je. Świetny pomysł. Dzięki. Dziaura nas zmęczyła. Znacznie łatwiejsze niż bieganie. To którą z tych kart byś wybrał? Hej Iris, która z tych kart będzie najlepsza? Chyba ta. Bardzo przyciąga wzrok. Tak, ta. Tak, mnie też ta się podoba. O, miejuśku, wy się we wszystkim zgadzacie. Okej, Debra, drukujemy tę kartę.
O, i Debra, moje przyjaciółki. Iris? Auriana i Talia. Dobrze je znam. Co z Loli Rock? Uwielbiam wasze piosenki. Debra jest najlepszym grafikiem chyba na całej ziemi. Zaprojektowała moją nową kartę danych. To jest Debra i Debra w sumie ona najlepiej wygląda. Nie to z Loli Rock ona najlepiej wygląda z wszystkich podaci z Loli Rock. Oczywiście jest to nie to z innej kary, to jest jasna. To Debra właśnie najlepiej wygląda i też zauważyłam, że fani Lorek bardzo lubią Debrę, twierdzą, że jest to fajna postać. Powiem tak, z tych epizodów, z tych postaci na pewno Debra wypada najlepiej, chociażby dlatego, bo ona będzie miała najbardziej poważny problem, z którym się będzie zmagała. A mogłabyś zaprojektować nam ulotki i reklamę w internecie promującą naszą kapelę? Mam pracować dla Loli Rock? No pewnie! Zrobię wam kilka projektów. Więc no Debra jest nawet okej postacią, jak na postać z Loli Rock. Ale i tak tego odcinka... No nie wyspadam za tym odcinkiem, z prostego powodu za tym odcinkiem nie wyspadam. Po pierwsze, bo znowu nie ma linii Karisy i to mnie wkurwia. I po drugie, bo my w tej praksie na po raz kolejny zostaną pokonani w głupi sposób. Konkretnie mam się skupić? Wiesz... Tak myślę, że można by pokazać, że lubimy kociaki, minigolfa i powiedzmy wolfery marmozety. Wystarczy napis Loli Rock i nasze zdjęcia. Nie, no naprawdę, Aurana w takich momentach naprawdę chce powiedzieć prawdę, naprawdę chce się przyznać do kim jest. Nie, no oczywiście, za Talia musi wszystko zepsuć. Już chyba wiem, jak zrobię. Wpadnijcie do mnie późnym popołudniem. Aha. Wow, ale wielki dom, któremu przydałoby się odświeżenie. O, cześć dziewczyny, wejście od ogrodu. Drzwi z przodu są trochę zepsute. Talia, a odświeżenie to by się zepsydało, ale twojemu mózgu by ewidentnie... Masz tam jakieś problemy ze swoim mózgiem. Hej. Ten dom jest własnością mojej rodziny od pokoleń. Przepraszam, Amaru. Ciężko to wszystko odkurzyć. Chwila! Skąd ona wie, że on się nazywa Amaru? Lerok nie wspominał o tym, jak on się nazywa. Tak, dom nie jest w najlepszym stanie. Jest bardzo duży i trudno go utrzymać. Będziemy musieli go sprzedać. Oh, jaka szkoda. Szkoda. Tu się wychowałam. Ale najsmutniejsze jest to, że mój dziadek mieszkał tu przez całe życie. Załamie się po sprzedaży. A na to, żeby tu zostać, niestety nie mamy pieniędzy. No dobrze. Zaraz wam przyniosę projekty. Dziewczyny, patrzcie, co się dzieje, gdy zbliżam nasz innik do tego ora. To dziwne. Dlaczego tak silnie błyszczy? Słuchajcie. Bo może tam jest ukryty klejnot wyrosny. Italia chyba się już powinnaś domyślać, to po pierwsze. Po drugie... Właśnie dlatego mówiłam, że Debra zmaga się z najbardziej poważnym problemem, ponieważ jej grozi... Zostanie wyrzucona na ulicę razem z jej dziadkiem. Wymyśliłam coś takiego. O, niesamowite. Podoba mi się. To jest bardzo dobre. Debra, mam pytanie. Chodzi o ten obraz. Mój ojciec go namalował w czasach, kiedy byłem dzieckiem, czyli bardzo dawno temu. On jest niezwykle tajemniczy. Mogę mu się bliżej przyjrzeć? Proszę, ale ostrożnie, bo to cenna rodzinna pamiątka. Oczywiście dla nich nie jest wcale podejrzane to, że Iryś jakiś raczej chce zbadać ten obraz. Razie, tu jest chyba jakaś skrytka. Naprawdę? No to otwórz. Czekaj, może ja... A co to jest? Jak to się mogło tutaj znaleźć? W ogóle ona mieszka sama ze swoim dziadkiem i na tej podstawie również można się chyba domyślać, co stało się z jej rodzicami, tak? Prawdopodobnie jej rodzice nie żyją. Tutaj jest coś napisane. Ktokolwiek odnajdzie ten oto list, niechaj wie, że ja, Walet Kier, nie jestem winien tego, co mi się zarzuca. Szukajcie wskazówek.
Walet Kier to pseudonim mojego ojca, który był malarzem. Ponad 50 lat temu oskarżono go o kradzież bezcennego rubinu. Nazywanego Rubinem Orientu. Po tym, jak go oskarżono, uciekł i nikt go więcej nie widział. Uciekł i okrył naszą rodzinę złą sławą. Ludzie sądzą, że był złodziejem, a my wspólnikami, którzy ukrywają rubin. No i właśnie dlatego mówiłam, że ta historia, w sensie, że Debra będzie miała taką najbardziej poważną historię, taki najbardziej poważny problem, no bo biorąc pod uwagę to, że jest tak jakby oskarżana też o no, współudział w kradzieży i no, po prostu ludzie, no to niektórzy ludzie tak wokół nich myślą, że ona jest złą osobą, mimo tego, że nie mają żadnych dowodów, żeby tak twierdzić. Tylko sobie to ubzdurali na podstawie jakichś swoich domysłów. No to faktycznie ona ma najbardziej tragiczną historię, no bo co? Inne osoby też się z tym zmagały, no z tym, że coś zgubiły, z tym, że... No trzeba im było pomóc, żeby stały się bardziej pewne siebie w realizowaniu swoich marzeń. Tutaj z kolei no, oni jakby nie patrzeć są oskarżani o... współudział w kradzieży, są oskarżani za coś, o coś, za co mogliby pójść nawet do więzienia, więc no to jest faktycznie bardziej taka poważna sprawa i ten odcinek w sumie będzie taki, można by zdać, że bardziej taki trochę kryminalny, bo Lerok się będą skupiały na tym, żeby rozwiązać tą zagadkę i naprawdę gdyby to tylko były Lina i Carissa i gdyby tylko Mephisto i Praxina nie zostali w tym odcinku durnie pokonani, tak, bo już mogę powiedzieć, że Mephisto i Praxina w strasznie głupi sposób zostaną pokonani w tym odcinku, no to wtedy to byłby nawet jeden z lepszych odcinków. Bo w sumie, poza tym, no to w sumie nie mam za bardzo czegoś tutaj cepiać nawet, bo Talia... nie zachowuje się znowu w tym odcinku aż tak źle, naprawdę. Były odcinki, w których się zachowywała dużo gorzej. I również kolejna kwestia to taka, że Lorek przynajmniej nie będą narażać Debry na niebezpieczeństwo, to już mogę powiedzieć. Na szczęście obejdzie się bez tego, z tego dobrze pamiętam. Jest? A niby skąd? Jedyne czego jestem pewien to to, że mój ojciec niczego nie ukradł. A to musi być wiadomość od niego. Chcę powiedzieć, jak przywrócić nasze dobre imię. Jeśli rubinu szukacie, szanse marne macie. Chyba, że światło znajdziecie, które błądzące statki wiedzie. To zagadka. Może prowadzi do kolejnego śladu. Światło, statki, błądzenie? Może chodzi o latarnię morską? Może to... O nie, niemożliwe. O co chodzi, dziadku? No, może nie chodzi o samą latarnię, tylko o obraz ją przedstawiający. Jeden taki wisi w muzeum. No to warto wpaść teraz do muzeum. A ty nie idziesz? Jestem za stary na przygody. Wam zostawię tę rozrywkę. Będziemy podążać za wskazówkami, dokądkolwiek prowadzą. Wiem, dokąd prowadzą. Do oczyszczenia honoru rodziny. Tak, no on wierzy w to, że jego ojciec jest był niewinny. Chowaj się, wychodzą! O, jak ja lubię szukać skarbów! Czy ja dobrze słyszałam? Tak! Widać, znalazły kolejny klejnot wyroczny, ale Gramor się ucieszy! Z czego się cieszy? Wydaje nam się, że księżniczki... Ja powiem! Księżniczki poszły szukać kolejnego klejnotu wyroczni! To dlaczego jeszcze tutaj stoicie? Macie znaleźć ten klejnot przed nim! Oczywiście! Nasz wielki i mroczny mistrzu! I co on w ogóle myślał? Co oni myśleli, że on się z tego ucieszy, tak? Że one są na trawie kolejnego klejnotu, to po pierwsze. I po drugie... Lerok naprawdę powinien sobie zdawać sprawę z tego, że Mephisto i Praxina bez przerwy je śledzą. Galeria obrazów. Musi być gdzieś tutaj. O nie, a wy znowu tutaj! Jak ja go rozumiem. Też bym nie chciała ich tutaj widzieć. Patrzcie! Ponura noc, autor Jack Harrison. To mój pradziadek. To ten. Okej, ale jak go otworzymy, gdy... Wiecie, kto się tu gapi? Was ulubiony ochroniarz, co? Debra. Może utniesz sobie krótką pogawędkę ze strażnikiem? Nie wygląda na to, żeby miał ochotę na pogawędkę.
Poszedł sprawdzić obraz na monitorach. Mów do niego i pilnuj, żeby nie gapił się na ekrany. Okej, ale jak zdejmiemy obraz, żeby go obejrzeć, kiedy to coś się na nas patrzy? Dzień dobry. Pomyliłam drzwi. To znaczy... Nieupoważnionym nie wolno tu wchodzić. Wie pan, ale ja chciałabym właśnie zacząć pracować jako ochrona w muzeum. Wiesz, to bardzo ciężka praca. Musisz być niezwykle spostrzegawcza i bardzo dokładna. Nie wstań. No i teraz musisz być w stanie dostrzec magię. Minając o... Nie! Ja to wygrałem! Udało jej się, tylko jak zdjąć obraz. Patrz i ucz się! Nie, a co widzę, co użyją magii, o tym widzę, że nikt się nie skapnie. Proszę, idź już. Ej, no poważnie, on nie zwróci uwagę na tą lodową ścianę, tak? Typie, lodowa ściana na kamerze. Halo, to jest magia, może byś zwrócił na to uwagę. Ale ja mam jeszcze tyle pytań o pracę w ochronie muzeum. Teraz trzeba odwiesić obraz na miejsce. A przede wszystkim nikomu nigdy nie wolno ufać. Hej! Co się tutaj dzieje? Hej! Zaraz! Jeszcze chcę o coś zapytać. O. Może byś coś zrobił? Widziałeś lodową ścianę na kamerze, tak? To jest magia. Ech. No to on teoretycznie teraz powinien znać prawdę, powinien wiedzieć, że one tak naprawdę uprawiają magię. No ale oczywiście nie można liczyć na to, że będzie jakakolwiek konsekwencja z tego. O! Mało brakowało! Czytaj, czytaj! Co się tu dzieje? Takie sobie rzuciłem zaklęcie. Mephisto. Pozwól, że ja się tym zajmę. Fugeo Maritium! Jest nas trzy, a was dwoje! Nie wygracie z nami! Chyba o czymś zapominasz? My nie gramy czysto! No właśnie, to jest mnie fair, że właśnie jest trzy, a ich tylko dwóch. Na tej waszej planecie? Kto znajduje, zatrzymuje. Kto traci, to szmaci. To płaci! Kto traci, to płaci! Musimy ich dogonić! Iris, naprawdę, są ważni za sprawą niż poprawianie tego, co mówi Mephisto. Amaru? Och, tu jesteście. Wszędzie was szukałam. No, o co chodzi? Znalazłyście wskazówkę. W pewnym sensie. Chociaż to długa historia. O, zaczekaj. Aha. Słucham? Nie, zaraz wracam. Bank przejmuje nasz dom i dzisiaj nas wysiedlą. Muszę wrócić pomóc dziadkowi. Okej, nie martw się. My dalej będziemy szukać wskazówek. Obiecujemy. Tak, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ale co będzie z nimi? Co oni zostaną wyrzuceni na ulicy, czy... Jak? Oni mają gdzie mieszkać? Dobra, Swoju. Co też byś chciał nam powiedzieć? Odnalazłeś drugą część. Na ciemnej ścieżce leży tajemnica, którą poznać chcesz. A co to niby ma znaczyć? Kopalnia. Nie wiem. Ci bezmyślni ludzie nigdy nie mówią... Ach, a co mnie to obchodzi? Zaklęcie pomoże nam to odczytać. Illuminare Velo! Idziemy! Zaprowadzi nas na miejsce.
nigdzie nie widzę bliźniaków. Auriana? Stamtąd też ich nie widać? Niestety nie. Ja nie wyrobię, nie. Nie, i naprawdę, i takie momenty to są powody, dlaczego ja się wściekam na Loyrock. Ona dosłownie lata w środku dnia na latającym koniu i oczywiście nikt na to nie zwrócił uwagi, bo oczywiście nie ma tutaj w ogóle ludzi, tak? Jest środek dnia, ludzi w ogóle nie ma na ulicy. No sorry, ale nie każdy człowiek na świecie jest jak ja, nie każdy człowiek siedzi bez przerwy w domu, bo okej, się przyznaję do tego, że siedzę w domu. W sumie tak siedzę sobie w domu, no. Ale nie każdy człowiek jest taki jak ja. O, zaraz, patrzcie, są o tam! Co oni gonią? Kto to wie? Ale mają nasz swój, lećmy za nimi. Zachowajmy odległość i obserwujmy ich. A, oczywiście ich znalazły i wyśledzą ich i ich powstrzymają. Należy się właśnie tego spodziewać. No, wchodzicie w zakazane miejsce. Brawo wy, naprawdę, macie być z tego dumne. Bałam się, że to powiesz. Ale to Aurana jako jedyna jest mądra. Otwieraj! Próbuję! Ach, niech. O, jest klejnot, najwspanialszy. Jego moc musi być niewyobrażalna. W takim razie jest. Mylicie się! Należy do nas! To ty? I ja! I ona! O! I on! Widzicie, jakie one są bezcelne w tym momencie? To oni to znaleźli! Oni ten klejnot znaleźli, tak? Nie znaleźli do nich, bo to oni ten klejnot znaleźli! Wy nie macie prawa do tego klejnotu, on należy do nich! A nie do was, to oni go pierwsi znaleźli. Ale oczywiście, one to już mają prawo kraść od nich, zecy. Dobra, oddacie nam klejnot po dobroci? Musimy to przemyśleć. Chyba raczej... Nie. No serio, Iris, ty naprawdę jesteś aż tak głupia? Amaru, nie! Nikt nie krzywdzi Amaru. Kalia, księżniczka Akseli! Ale ty mnie wkurwiasz, wiesz? Naprawdę wkurwiasz mnie. No jednak stwierdzam, że ten odcinek teraz potrafi być wkurzający. Jednak Talia wkurwia jak zawsze. Na całe szczęście nie trafiłaś. Teraz twoja kolej. Krystal,
Ale co widzicie, Talia znalazła sposób na pokonanie ich, bo co widzicie, Talia jest nieomylna, najlepsza, ona została, chce musi coś wymyśleć. Czy wkurwić można. Ty złodziejko jedna! Kurwa, nie, dobra, to oczy takie tak jest kurwiające, no bo patrzcie, no one na siłę zdobyły ten klejn tylko po to, żeby go mieć, no to mnie wkurwia. Nie mogą z parę razy przynajmniej my tutaj Praksina zdobyć z tego klejnotu, teraz oni powinni zdobyć klejnot, bo to oni go znaleźli, no ale oczywiście nie. Oczywiście to one muszą zdobyć klejnot, oczywiście to jest kolejny odcinek bez innej Karis, oczywiście Talia znowu musi denerwować człowieka. Ech. To znaczy, że go ukradł, tak? Patrzcie, jest wiadomość. Z tej wiadomości Debra na pewno się ucieszy. Prawda jest taka, że Rubin Orientu cały czas należał do mnie. Otrzymałem go jako zapłatę za portret, który namalowałem dla pewnego sułtana. Przywiozłem klejnot do domu, ale wkrótce wezwano mnie do Włoch do kolejnego zlecenia. Powierzyłem kamień człowiekowi, którego uważałem za przyjaciela, bankierowi w Słonecznej Zatoce. Gdy po roku wróciłem z Włoch, bankier nie oddał mi klejnotu, twierdząc, że Rubin był jego. Zrobiłem więc coś, co uważałem za słuszne. Włamałem się do jego domu i odebrałem swoją własność. Nie mnie jednak uwierzono, lecz bankierowi. Gdy przybyła policja, by mnie aresztować, uciekłem. Ale najpierw ukryłem Rubin z nadzieją, że kiedyś w jakiś sposób pomoże mojej rodzinie. Więc naprawdę był niewinny. A na dowód mamy to zdjęcie. Co, bo na pewno tak niewinny, no jakby nieba coś włamał się do jego banku. Zdajecie sobie sprawę, co to znaczy? Teraz, dzięki Rubinowi, możemy uratować dom. I nie musimy się wyprowadzać? Możemy zostać w rodzinnym domu? Zgadza się, dziadku. Dzięki dziewczynom z Loli Rock. Och, bardzo wam dziękuję. Z całego serca wam dziękuję. O, i oczywiście tobie też. No się Amaru musiał upomnieć o swoje. Wielka szkoda, że Lina i Karisa się nigdy nie mogą o swoje upomnieć. Daruj sobie tego swojego durnego kciuka w górę. Pluję na ten wasy klejnot, naprawdę. Gramor, powiedz coś, co za, powiedz coś poza fuchaniem się. Widzenia. Mówicie się dialog. Już po prostu nie wiem, co powiedzieć. Nie no, rozumiem cię, Gramor. Naprawdę, rozumiem ciebie, Gramor. Cała sala pełna. Ulotki Debry zadziałały, jak wiecie, magia. Ale śmieszne. Jest i Debra. No jest i Debra, ale innej Karisy nie zaprosiłyście. Po raz kolejny macie na nie wywalone. Rodziny był znanym efediańskim piosenkarzem i dlatego lubię śpiewać?
Biorąc pod uwagę to, że Efiadianinie mają w zwyczaju na ziemi podawać się za piosenkazy, o co widzę jako psykrywka odnośnie tego, kim naprawdę są, to kto wie, może faktycznie masz jakiegoś piosenkaza, piosenkarkę w rodzinie. Może kiedyś, gdy pokonamy Gramora, będę mogła wrócić do prawdziwego domu i wreszcie spotkać się z całą swoją rodziną. Mam nadzieję, że wszyscy tańczą tak dobrze jak dziadek Debry. W ogóle to jest śmieszne, a właściwie to smutne, że ona mówi to w taki sposób, że chciałbym wrócić do mojego prawdziwego domu, spotkać się z rodziną, a i tak trzeci sezon będzie się kręcił na ziemi w dalszym ciągu, a nie w Efedii. To jest coś, co... No jest przykre. No ale dobra, koniec odcinka. No i to jest sobie ten pierwszy raz, gdy odcinek z Winx wysłał mi dłużej, a to zrobiłam dłuższy odcinek z Winx niż z Loirok faktycznie. Co mogę powiedzieć na temat tego odcinka? No znowu po raz kolejny wszystko przede wszystkim psuje Talia swoimi durnymi tekstami, swoją durną narcystycznością. Jest to, co było chamskie, to jak Aurana bezcelnie ukradła Klejno do Mephisto i Praxinie. To jest coś, co mnie denerwuje, że one oczywiście za każdym razem muszą wygrywać. Jest to też na siłę zrobione, żeby one za każdym razem wygrywały. Naprawdę to jest kuzące. No i to, co one zrobiły w tym momencie, to jest bezcelna kradzież, bo to oni znaleźli Klejno, więc to oni powinni te Klejno mieć. I tyle w temacie. To po pierwsze. Po drugie. Antebra faktycznie jest najlepszą postacią epizodyczną, gdy mówimy właśnie o tych postaciach epizodycznych, to akurat oddam. To jest, co najlepiej wygląda z tych postaci epizodycznych, to też oddam. Więc to jest druga kwestia, trzecia kwestia, no faktycznie wątek trochę bardziej poważny, więc no nie jest to znowu odcinek aż tak zły jak inne odcinki, ale no po raz kolejny Lorok trochę denerwują w tym odcinku, również to, co denerwuje, to też brak innej Karisy, to też strasznie mnie wkurza w tym odcinku, że nie było innej Karisy, że po raz kolejny Lorok miał wywalone na Linę i Karisę. Naprawdę wkurza mnie to, bo Lina i Karisa to są istotne postacie, tak? To są też księżniczki, które między innymi jak oni patrzą, no to sami walczą na ziemi, powinny mieć więcej okazji, żeby się wykazać, a nie, że one się pojawiają tylko w paru odcinkach. Tym bardziej, że już mówiłam, Lina i Karisa są o wiele bardziej ciekawe niż Auriana, Iris oraz Talia. Są bardziej postaciami głębokimi, mają bardziej ciekawą historię i bardzo chciałabym więcej wiedzieć na ich temat, a nie, że oczywiście cały rok się musi skupiać właśnie na Iris, Aurenio oraz Talii. Jest to po prostu nie fair, nie podoba mi się to i również Iris, która mówi, że chce wrócić na ziemię, chce wrócić na Fedy, chce wrócić do swojego prawdziwego domu. No i tak ten sezon rok będzie się głównie kręcił na ziemi. Ja mam tylko nadzieję naprawdę, że w tym sezonie wreszcie jakieś konsekwencje będą, że wreszcie coś się zmieni. No musi się jakoś zmienić, biorąc pod uwagę to, że będzie inna antagonistka i również... Lorok chyba raczej będą miał inny cel w tym momencie, tak? Mam nadzieję, że będą miał inny cel, że już nie będą musiał zdobywać klejnotów wyroski, żeby ją pokonać, bo to by było całkowicie głupie. I faktycznie mam nadzieję, że antagoniści będą mieli o wiele lepsze plany i faktycznie będą bardziej atakować i będą większym zagrożeniem. I również nic na to zwrócić na Daniel, bo naprawdę na temat Iris, bo naprawdę wnerwia mnie to, jak ona go bez przerwy okłamuje. Więc no... Podsumowując, zabawało gorsze odcinki, ale tak wkurwia mnie brak innej Karisy oraz zachowanie Talii. No i w sumie Aurana też, bo Aurana naprawdę bezcelnie ukradła ten klejnot w swojej Praxinie. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.